just the way you move. Trying to keep it cool. I'm not your kind. You think you've got the groove, but I'm just another fool. I'm not your you think you're hot, hot, but you're acting kinda crazy. Piece of stuff, you're not. I love you dancing, Patrick Swayze. You're not hot, hot, but you're acting kinda crazy. Piece of stuff, you're not. Podczas dzisiejszej podróży znalazłem bardzo ciekawe miejsce. Położone pośrodku niczego, dookoła sam las. Ktoś tu kiedyś musiał bardzo fajnie sobie żyć. Tam jakaś obórka czy magazyn. Tam jest wysuszone już jeziorko. A tutaj taki oto dom. Widać, że ktoś o niego dbał, bo są dosyć świeże rzeczy, na przykład styropian na ścianach, tynk. Wewnątrz są płytki w niektórych miejscach. Tam zaraz pójdziemy, natomiast tutaj jest takie fajna miejscóweczka. Co prawda teraz wyschłe, ponieważ jest suchy rok, ale tu było jeziorko. W czasach świetności musiało być tu bardzo pięknie. Tu jest jakiś taki skalniaczek. Ten skalniaczek na pewno, podejrzewam, że to była jakaś fontanna czy pompka taka, która pompowała tej wodę. Także szumiała sobie woda. Dookoła śpiewają ptaszki, tak jak słychać teraz. Musiało być tu kiedyś bardzo pięknie. Ciekawi mnie historia takiego miejsca, co tu się mogło wydarzyć, że tak to zostało zaniedbane. Tu jest taka obórka w miarę dobrym stanie. Tylko no, nie ma dachu, wystarczyłoby zrobić dach i normalnie dalej by tutaj można było coś trzymać, chociażby jakieś tam typu magazyn, garaż na auto nawet. Już powoli natura się wdziera. Wszystko takie jest troszeczkę porozwalane już. Dużo różnych elementów leży. Eternity, szkła. Ale najciekawszy jest ten dom. Nie wiem, czy stąd widać, ale tam u góry jest taki wielki kutas narysowany. Także ktoś tam musiał wchodzić. Nie wiem, czy teraz, czy dawniej. Co tu jeszcze chciałem nagrać? Tam z tyłu jest nawet takie są przepusty zrobione, żeby można było tu wodę wpompowywać, bo tam dalej jest kanał. Prawdopodobnie z tego kanału ta woda była wpuszczana. Natomiast w tym momencie, kiedy już było jej wystarczająco, to były te przepusty zamykane. To teraz obejdziemy ten dom dookoła. I potem wejdziemy do środka. O. Zobaczcie tutaj, jaki piękny styropian. Piękny styropian, jedynka. Prawdopodobnie, albo dwójka. Tu namęczył, już mogli dać chociaż piątkę, ale widać w tamtych czasach jeszcze dawali takie.
wszędzie tu jest pełno gwoździ, muszę patrzeć pod nogi, bo się otarłem o jednego już. Tu mamy takie śmieciowisko już, co prawda. Wygląda. Z murów wyrastają sobie brzuski. I to już całkiem spore te brzuski są. I dalej rosną, kurde. I skąd one biorą składniki? A tam jest taki wspaniały, wielki kutas namalowany. Na pół ściany. It's just the way you move. Trying to keep it cool. I'm not your kind of girl. You think you got the groove, but I'm just another fool. I'm... Woda do tego stawu była dopuszczana takim tutaj kanałem wykopanym, chyba szpadlem. Był betonowy przepust i rowek. Ten rowek nie był za długi, bo on, nie wiem, ma może ze 30 metrów. Ale widać, że jest kopany szpadlem. Bo na głębokość szpadla. No, tutaj jest drugi betonowy przepust. Znowu głębokawy rów, który się łączy z rowem takim melioracyjnym i w nim zazwyczaj wiosną jest woda. W nim rzeczywiście wiosną jest woda i tu na pewno sobie płynęła i spuszczali sobie po prostu z tego rowu wodę. Tam płynęło w stronę domku. Jeszcze jakby popadał deszcz, na pewno by ta woda tutaj tam była. Sobie do środka. Mamy jakieś takie kolumny. Musiał być tutaj taki alaganek. No i tu mamy pierwsze pomieszczenie. Tam widać schody na górę. Tam pójdziemy zaraz. Tutaj był, widać, licznik na prąd, bo kable są porywane. Tu jest prawdopodobnie salon.
Nawet widać płytki na podłodze. Już troszkę popękane, ale są. Jakieś stare graty. Mury już popękały. Tutaj mnie ciekawi, czemu tak ta jedna ściana się obupała. To myślę, że ktoś to musiał chyba celowo upaść, bo niemożliwe, żeby tak sama z siebie się zaczęła zapadać. Ogólnie dom już grozi zawaleniem niedługo. Tu jest niezłe rumowisko. Ciekawe, czy to zostawili właściciele, czy ktoś tutaj to poprzynosił. No, to jest taki pokoik. Jak dla mnie to albo pokój gościnny, albo sypialnia. Z taką ładnymi drzwiami. Nie chcę tam wchodzić, tu jest jakiś syf, ale... Ogólnie widać, że już trochę to musi stać wszystko. Są takie tregry poodsłaniane już, ale jeszcze sufit jest niepopękany jakoś bardzo, więc wszystko się jakoś kupy trzyma. Były jakieś wentylacje porobione. Tu nawet jest odciek, więc prawdopodobnie to była jednak kuchnia. No bo kuchnia albo ewentualnie stała pralka, ponieważ jest i kanalizacja, a tu jest rurka z wodą. I wentylacja u góry. Tutaj następnie mamy też pomieszczenie z płytkami, takie co prawda dość mało szerokie, ale prawdopodobnie, nawet na pewno, to była łazienka. Łazienka. No myślę, że tu był prysznic w tym miejscu. Potem były luksfery, tam jeszcze jest drugie pomieszczenie za tym murem. Początkowo myślałem, że tam jest może kotłownia była jakaś, ale nie. Zaraz tam pójdziemy. No i tu była prawdopodobnie umywalka w tym miejscu. Mamy odciek, mamy rurki. Nawet jakiś prąd jest. Wszystko już takie pozawalane. Tu mamy te schody na górę, po których chyba tam się nie odważy wejść, bo to wszystko się rusza. Znowu jakieś śmieciowisko, różne fajne napisy, można sobie poczytać w wolnej chwili, jakby ktoś chciał. No i tu mamy takie malutkie pomieszczonko, naprawdę idealnie wykorzystany patent pod schodami. I tu była po prostu WC, tak zwany. Nawet jest pion, tu jest odciek. Są rury i to plastikowe, także na pewno nie jest to stara modyfikacja. No i tu były luksfery, żeby trochę światełka wpadało. Ktoś te luksfery już pozabierał sobie. Parę złotych kosztuje za sztukę, a one były dobre. No i płytki na ścianach nawet się trzymają. Kurde, przyklejone tak, że się nie odklei. No i ostatnie pomieszczenie na tym piętrze to jest tutaj to. Też jest ładnie zdezelowane już. Mury się sypią. Podejrzewam, że te mury jednak się sypią same z siebie, bo w różnych punktach są takie rozsypania. Chociaż jest to dosyć dziwne. U góry mam jeszcze przewody elektryczne. Moim zdaniem to musiało być kiedyś bardzo ładnie. Szczególnie z tą wodą na zewnątrz i zero ludzi dookoła. Tak to wygląda. I'm just another fool.
ryzykowałem sporo i kurczę szedłem po tych schodach. Tylko jestem tu na chwilę, bo tu jest lekko strasznie, lekko z lekka ciężko, strasznie, ale zobaczcie, kurde, płytki ładne. W takiej kanciapie, to na pewno też była łazienka na górze. Naprawdę elegancja, te płyteczki luksusowe. Konstrukcja dachu zgniła. Nie było przyczyną tego, że ten dom został opuszczony. Ale było tu na pewno w latach 90. luksusowo. Tu jest jakiś piękny ganek. Widok z okna. Mój skuter i tutaj na terenie musiał być superowo. Zobaczcie na ten sufit. Sufit też ocieplony styropianem, jakimiś fakturami. Nie wiem, czy to było mocowanie tego styropianu za pomocą tektur, czy jakaś ochrona przed wodą. W każdym razie kryty dach onduliną, która jest gówno warta. Nic dziwnego, że się to wszystko zawaliło. Tu mamy kolejny jakiś napis, co tu był. Także nie jestem pierwszy. Mamy już naprawdę słabą konstrukcję. Naprawdę tu już jest bardzo słabo. Planka taka. Jaki ten teren był zadbany. Musiał być super. Telewizor tu za pomocą. Wszystko jest dawno spuchniałe. Nie wiem, że woleży usunięte przez tyle lat. Dach był wyrobiony na to, żeby tu wszystko było zrobione naprawdę pierwsza klasa. Proszę bardzo, siateczka i to stalowa, nie jakiś plastik, jeszcze nawet nie zardzewiała. Nie było jakiejś sypialni na górze. Wszystko otynkowane. Mi się daje, że dało się wejść gdzieś na samo poddasze. No tutaj ten teren to był wykorzystany maksymalnie. Proszę, znowu. No. Kurde, powiem wam. Dalej nie wchodzę, a tutaj następna łazienka była. Płytka zarobiona. Już długo to nie postoi niestety, bo widać, że się wali. Samo po tych deskach, także spadam stąd, bo kurwa naprawdę stąd spadnę w inny sposób zaraz. Ostatnie ujęcie tutaj z góry. I spadamy. Tylko teraz chciałbym wiedzieć, jak tędy zejść i się nie zabić. Ale to już
Muszę wyłączyć telefon. It's just the way you move, trying to keep it cool. I'm not your kind of girl. You think you got the groove, but I'm just another fool. No dobra, jakoś się udało. Ostatni widok na panoramę i jadę dalej. Też ten budował takie fajne miejsce na ognisko. Chociaż wolałbym mieć tam nad jeziorkiem bardziej ognisko niż tu. No ale każdy wybiera tam, gdzie lubi. Lubię takie miejsca odnajdywać, co znalazłem zupełnie przypadkiem. Ale lubię odnajdywać i lubię przeszukiwać takie miejsca. Wyobrażać sobie, jak kiedyś ktoś żył w tym domu. Dobra, to na tyle. You think you've got the groove, but I'm just another fool. I'm not just, you think you're hot, 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 but you're acting kinda crazy. Please just stop, you're not. I love you dancing, Patrick's.